Dzień dobry, moi drodzy. Dziś zapraszam Was na taki luźny, pogadankowy filmik z tej serii, bardziej powiedziałabym modowej. I mam nadzieję, że pod tym filmem wywiąże się jakaś ciekawa dyskusja. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Moi drodzy, raz na jakiś czas wrzucam Wam tutaj na mój kanał filmiki modowe, bym powiedziała. Są tam jakieś hole z rzeczami, które sobie raz na jakiś czas kupuję, czy też filmiki w stylu jakiejś stylówki i tak dalej. I słuchajcie, na przestrzeni lat, kiedy mam już ten swój kanał tutaj na YouTubie, 90% komentarzy, które pojawia się pod filmami, to są zazwyczaj komentarze pozytywne, ale mam też taką grupę kobiet tutaj na moim kanale, które jak widzą, że coś tam się nie podoba, nie jest w waszym stylu, nie jest w waszym guście, no to machniecie ręką, odpuszczacie sobie pisanie komentarzy, albo też na przykład piszecie takie komentarze, że coś tam wam się podoba, coś tam nie jest w waszym stylu, nie jest w waszym guście, tego byście nie założyły. Są to zazwyczaj takie opinie wasze bardzo kulturalne, pozytywne. Czasami zdarzają się też słowa krytyki, ale w takim, powiedziałabym, bardzo dobrym tonie, gdzie piszecie, że na przykład to mi nie pasuje, albo w tym czymś bym wyglądała inaczej, lepiej, czy na przykład kolorystyka i tak dalej. Oczywiście zawsze też pojawią się pod filmami słowa takie, już powiedziałabym, nie do końca przyjemnej krytyki. Czasami jest to hejt, a czasami jest to taka krytyka, jakby to powiedzieć, która nie jest krytyką, a coś w stylu: jesteś totalnym bezguściem, albo nie masz kompletnie gustu, albo takich rzeczy nie przystoi nosić w twoim wieku i tak dalej. No i słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie to, że czasami sobie oglądam filmiki różnych moich koleżanek, jak to się mówi, po fachu. I tam też pojawiają się różnego rodzaju opinie, zarówno w komentarzach pod ich filmami, ale też same wyrażają jakieś swoje opinie właśnie na temat stylu, mody, jak się ubierać i tak dalej. No i słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że może nagram tego typu filmik i jestem bardzo ciekawa, jakie będzie wasze zdanie w tej kwestii, chociaż podejrzewam, że 80% będzie miało podobne zdanie jak ja, ale zobaczymy. Zacznijmy może od samego początku. Słuchajcie, ja nie jestem wyrocznią stylu, nie jestem też osobą, która o stylu i o modzie tak naprawdę powinna się wypowiadać. Nie mam w tym żadnego wykształcenia, nie jestem jakąś osobą, która kreuje modę, jakiś styl gdzieś tam. Mam swój styl i słuchajcie, dobrze mi z tym. Ale to nie jest tak, że ja zawsze miałam ten swój styl, wiedziałam, jak się ubierać, co nosić, czego nie nosić. To wydaje mi się, że pojawiło się dopiero z wiekiem. I tak naprawdę jak wrócę sobie myślami do czasów, kiedy byłam młodą kobietą, kiedy byłam jeszcze nastolatką, albo popatrzę sobie czasami na swoje stare zdjęcia, to dopiero wtedy widzę, co ja nosiłam, jakie rzeczy nosiłam, co miałam w głowie, i jak też wyglądał ten mój styl. I tak naprawdę wtedy bardzo on się zmieniał. Były takie momenty w życiu, w moim życiu, kiedy nosiłam, nie wiem, glany, ubierałam się na czarno i manifestowałam to, co wtedy przeżywałam, jakiej muzyki słuchałam i nie tylko. Były też takie momenty w moim życiu, kiedy no, pojawiły się te tak zwane białe kozaczki. Bardzo mi się one wtedy podobały. Były też takie momenty, kiedy nosiłam przez dłuższy czas szpilki, buty na wysokim obcasie, ale to też po pewnym czasie odbiło się, słuchajcie, na moim kręgosłupie i dopiero zaczęłam zauważyć skutki tego, że no jednak noszenie tych wysokich obcasów wszędzie nie do końca jest dla mnie dobre i odbija się na moim zdrowiu. Oczywiście też to, jak się kiedyś ubierałam, było związane z moją pracą, bo kiedy pracowałam w korporacji, no to wiadomo, też obowiązywał jakiś tam strój służbowy, który trzeba było nosić. Później wracałam do domu, przybierałam się i tak dalej. I wydaje mi się, że taki moment, kiedy zaczęłam dostrzegać pewne cechy swojego stylu, albo też to, co tak naprawdę mi się podoba i w czym dobrze się czuję, przyszło tak mniej więcej, słuchajcie, chyba po 30, tak mi się wydaje.
że to był taki moment, kiedy zaczęłam dostrzegać właśnie takie elementy garderoby, które sprawiają, że ja sama z sobą czuję się dobrze. No i właśnie, i ten styl, to jak dzisiaj się ubieram, jak dzisiaj wyglądam, jest związane z wieloma czynnikami. Przede wszystkim z tym, jak ja się czuję, czyli to, co na siebie nakładam, ma pasować do mojego nastroju, do tego, co aktualnie mi się w tym momencie podoba, ale też mogłabym powiedzieć, że trochę ten mój styl wyraża i mnie, bo ja jestem taką osobą, która lubi kolory, lubię się zmieniać, nie mam jakiegoś swojego ulubionego koloru, w którym często chodzę. Nie mam też na przykład takiego klasycznego stylu. Czasami jest tak, że lubię chodzić w dresie, czasami jest tak, że lubię ubrać się bardziej klasycznie. Zdecydowanie bardziej wolę buty na płaskim obcasie, buty płaskie, sportowe niż szpilki, chociaż takie też mam u siebie w szafie. Wolę spodnie niż sukienki, a już tym bardziej niż spódnice, ale oczywiście je też u siebie w szafie posiadam. Także widzicie, ja mam taki styl, który jednym się podoba, innym się nie podoba i to jest zrozumiałe. Ale dlaczego wam dzisiaj o tym opowiadam? Dlatego, że kiedy pojawiają się jakieś głosy krytyki w moją stronę, gdzie opowiadam wam o jakichś ciuchach, modzie i tak dalej, gdzie pokazuję jakieś hole, to bardzo często w tych głosach krytyki pojawiają się opinie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to są opinie od młodych kobiet, czy to są opinie od starszych kobiet, ale wyglądają one mniej więcej tak, że w tym wieku, który ja posiadam, powinnam ubierać się tak. W tym wieku, który ja mam, nie przystoi nosić takich rzeczy. Na przykład jakieś koszulki z myszką Miki. Albo w tym wieku ty już nie powinnaś nosić spodni z dziurami, tylko powinnaś nosić, no nie wiem, garsonki, słuchajcie, cygaretki. I zawsze mnie to trochę tak śmieszy i bawi, ale też pojawiają się tego typu opinie, że na przykład jestem totalnym właśnie, o, bezguściem. Albo te rzeczy, które pokazuję, są kompletnie bez gustu i że ja nie mam gustu i to w ogóle jest złe, to jest straszne i tak dalej. Słuchajcie, do tego dołóżmy jeszcze opinie tych moich koleżanek po fachu, które ja też nie uważam, że są jakimiś wyznawczyniami mody, ale też próbują gdzieś tam w tych swoich mediach przekazać taką informację, że na przykład blondynki to powinny nosić takie i takie kolory, a brunetki to powinny nosić takie i takie. Że w tym wieku to powinnyśmy stawiać na takie i takie kroje, a rezygnować z tego i z tamtego. I wiecie co? Ja mam w tym temacie kompletnie odmienne zdanie. Ja nie uważam, że osoba, która ubiera się na czarno, jest ponurakiem. Tak samo nie uważam, że blondynki powinny nosić takie kolory, a brunetki powinny nosić takie kolory. A już tym bardziej jestem przeciwko temu, żeby określać, że w pewnym wieku to obowiązują już takie zasady i tak powinnyśmy się ubierać. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, gdybyśmy trzymały się właśnie tego typu zasad i tak się ubierały, i tak się nosiły, to wyobraźcie sobie, jaki ten świat byłby nudny i na ulicy widziałybyśmy kopie jednej i drugiej i trzeciej. Czyli patrząc na kobiety w wieku 50 lat, byśmy widziały wszystkie blondynki w jasnych kolorach, a wszystkie brunetki w ciemnych kolorach. Patrząc na kobiety w wieku 40 lat, widziałybyśmy wszystkie ubrane klasycznie, a dwudziestki mogłyby nosić dżinsy i trampki. No dla mnie to jest coś, nie powiedziałabym, że nie tyle nie do przyjęcia, ile to jest po prostu nudne, konwencjonalne i takie patrzenie na świat ze względu na jakieś reguły, wymyślanie tych reguł, trzymanie się tych reguł. Ja uważam, że świat powinien być kolorowy i zawsze wychodziłam z takiego założenia. A my,
powinnyśmy się czuć dobrze w tym, co na siebie nakładamy i w czym chodzimy. Czasami być może te kolory są odzwierciedleniem naszego charakteru, może tak być, naszej osobowości, ale nie do końca. I tak naprawdę okładka nie pokazuje do końca naszego wnętrza. Często też mówimy o tym, żeby nie oceniać ludzi po okładce, bo może się okazać, że w środku są zupełnie innymi osobami. I patrząc na osobę, która jest ubrana cała w czerni, możemy stwierdzić, że jest ona ponurakiem, ale jeśli tak nie stwierdzimy, to może się okazać, że jest ona osobą bardzo kolorową, jeśli chodzi o jej wnętrze. Więc ja się pytam tak naprawdę, kto ustala te zasady i dlaczego my się mamy ich trzymać? Dlaczego nie możemy być sobą i nie możemy ubierać się tak, jak nam się podoba, nosić to, co chcemy? Jeśli mamy 50 lat i dobrze czujemy się w trampkach, to dlaczego mamy ich nie zakładać? Jeśli mamy 40 lat i dobrze czujemy się w dresach, to dlaczego mamy ich nie nosić? Bo ktoś sobie wymyślił, że w tym wieku to nam już przystoi ubierać się klasycznie? No, takie nasuwają mi się w ostatnim czasie przemyślenia na temat tego, co widzę i oglądam. Czasami pytacie mnie, czy ja mam kogoś, na kim się wzoruję, czy mój styl jest związany z kimś, kogo tam gdzieś przeglądam, widzę, kto mi się podoba i tak dalej. Powiem wam, że ja nie mam takiej ikony stylu, nie mam nikogo, na kim mogłabym się wzorować. Wszystko to, co noszę, nakładam na siebie, to jestem ja. Raz lubię sweter, który, o, ma mnóstwo na sobie pereł. Raz lubię sweter, który jest z moheru, a innym razem zakładam sweter, który jest z wełny. Czasem mam ochotę na koszulę, a czasem mam ochotę na sukienkę. Raz jest ona czarna, raz jest ona czerwona. Ja po prostu taką osobą jestem. To, jak wyglądam, sprawia, że czuję się dobrze. Bo gdybym miała zakładać na siebie coś, bo takie są konwenanse, tak się o tym mówi, tak się powinnyśmy ubierać, a ja bym się w tym czuła źle, no to by się odbijało też na moim charakterze, na moim samopoczuciu i odniesieniu się też w stosunku do bliskich, którzy gdzieś tam koło mnie się znajdują. Ja muszę czuć się dobrze w tym, co noszę, jak wyglądam i taka po prostu jestem. Raz mam ochotę na to, raz mam ochotę na tamto. I kiedy ktoś na przykład pisze mi, że nie mam gustu, to ja się pytam, no dobrze, no ale to, że ty masz taki gust, to wcale nie oznacza, że ja też powinnam mieć taki gust. Też ktoś kiedyś fajnie to określił, że o gustach się nie dyskutuje i to jest, słuchajcie, prawda, po części. Bo mi się podoba to, że jak wrzucam jakiś film, gdzie pokazuję wam na przykład haul, to opiszecie mi w komentarzach, że bardzo ładnie to czasami określacie, że o, fajne spodnie, podobają mi się, ale wiesz, ja bym tego na siebie nie założyła, bo na przykład ja mam inny styl. I słuchajcie, ja to szanuję. Ja nie po to wrzucam wam jakieś filmy, czy pokazuję wam, jak jestem ubrana, czy jakieś tam stylówki, po to, żeby wam określać, że o, wy tak macie się ubierać, bo tak powinna ubierać się kobieta w tym wieku, takie kolory powinno się nosić, to jest modne. Nie, słuchajcie, być może coś was zainspiruje, być może wam się coś spodoba, coś niekoniecznie musi się wam podobać i to jest super. Każda z nas ma jakiś swój gust. Każda z nas ma jakiś swój styl i my same wiemy najlepiej, w czym się dobrze czujemy, co chcemy na siebie zakładać, jakie chcemy nosić kolory i jak chcemy się określać. Dlaczego inni mają na nas wpływać, mają nam mówić, co mamy robić, a jeśli im się to nie podoba, to mają na nas naciskać, że my mamy to zmienić i mamy być tacy, jak są inni. No nie, świat jest przepełniony różnymi problemami. A moda jest po to, żeby się nią bawić, żeby czuć się w niej dobrze, czegoś tam dla siebie szukać, odzwierciedlać swój nastrój, pokazywać, jakie ma się wnętrze, czasami jaki ma się humor, podkreślać to, co lubimy, ukrywać to, czego nie lubimy. I oczywiście nie mówię, że jeśli na przykład, nie wiem, macie duży biust, to wy go powinnyście eksponować na każdy możliwy sposób. Być może lubicie ten swój biust i chcecie go pokazywać. I to jest kompletnie wasza sprawa, nic mi do tego.
Jeśli chcecie, czujecie się, że macie ten duży biust i fajnie, żeby go pokazać, to róbcie to. To jesteście wy. Jeśli macie 40 lat i macie przepiękne pośladki, to dlaczego nie możecie nosić krótkich spodenek? Jeśli ja czegoś nie czuję, to ja tego nie zakładam, ja tego nie noszę i tego nie demonstruję całemu światu, no bo to nie jestem ja. Po co coś kopiować, skoro czegoś nie czujemy? Róbmy tak, żebyśmy my czuły się w tym dobrze i żeby to pokazywało, jakie my jesteśmy, tak? Bo świat naprawdę jest już tak ponury, że warto go mimo wszystko określać w tych wszystkich kolorach. Ja czasami patrzę na jakieś magazyny i widzę kobiety w wieku 80 lat, które wyglądają rewelacyjnie. Mają na sobie całą masę kolorów, podkreślają to różnymi fakturami, różnymi strojami. To jest niesamowite. Patrzę też czasami gdzieś tam na jakieś zdjęcia w magazynach modowych i się zastanawiam, no dobra, ja bym tego nie założyła. Ja się w czymś takim nie czuję dobrze, no ale to fajnie wygląda. Tak samo na Instagramie obserwuję różne konta i słuchajcie, kobiety w różnym wieku, naprawdę. I czasami widzę dziewczyny, które są przed 50 i noszą jakieś oversize'owe ciuchy, duże buciory i wyglądają fantastycznie. A dlaczego? Dlatego, że one się w tym dobrze czują, podkreślają tym swoje samopoczucie i widać to po nich, widać to na ich zdjęciach, że są po prostu szczęśliwe. Bez względu na to, czy założą sukienkę, która jest jednym wielkim workiem, czy założą sukienkę, która będzie idealnie podkreślała im talię. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia i wydaje mi się, że po pierwsze, moda jest po to, aby się nią bawić. Po drugie, kolory są po to, żeby z nich korzystać. Po trzecie, nie trzymajmy się sztywno jakichś zasad, bo one są związane z naszym wiekiem, jeśli kompletnie nie pasują do naszego charakteru i do naszego wnętrza. A wręcz bym powiedziała, że pokazujcie modą to, jacy wy jesteście. I to, że ktoś wam zwróci uwagę, że nie masz gustu, jesteś obleśna albo masz obleśną torebkę, to tak naprawdę, słuchajcie, machnijcie tą ręką i powiedzcie, tak jak ja czasami odpisuję takim osobom w komentarzach, najważniejsze jest to, że to ja będę to nosić i ja będę się z tym czuła dobrze i mi się to podoba, a że ktoś tego nie czuje, że komuś to się nie podoba, to jest jego problem, a nie mój. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Co myślicie na temat właśnie wyznaczania tego typu zasad, trzymania się jakiejś kolorystyki. Jak wygląda wasz styl? Co wy lubicie? Na co stawiacie? No oczywiście w jakim jesteście wieku? I czy rzeczywiście czasami też zdarza wam się usłyszeć takie słowa krytyki o jakimś bezguście, o tym, że coś do was nie pasuje, że ktoś was poucza jak właśnie w temacie jakiegoś waszego stylu. Napiszcie też może wasze historie, jak to u was wyglądało ze znalezieniem takiego swojego stylu, w którym aktualnie czujecie się dobrze, a być może jeszcze poszukujecie takiego stylu, szukacie jakiejś inspiracji, co wami kieruje, na co zwracacie uwagę. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą wasze komentarze. No tak jak mówię, dzisiaj taki luźniejszy filmik, taka pogadanka, troszkę o modzie, o tych konwenansach, o tych zasadach, jak to wygląda. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję wam za uwagę. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa! Buziaki, pa!